Po pierwszym dniu, drugi dzień zawodów, no dopiero rozpoczęły się podjazdy, jestem po pierwszym treningowym. Nie znam jeszcze czasu, każdy wie jak tutaj jest organizacyjnie. Troszkę kuleją Słowacy, zawsze było u nich fajnie, ale tutaj no, zgłosiło się bardzo dużo zawodników i mają problemy z opanowaniem tego wszystkiego. Udało mi się wygrać klasę w Mistrzostwach Słowacji. Co poza tym? No, trasa bardzo wymagająca. Jeszcze chyba wszyscy Polacy powiedzą, że nie znają tej trasy i nie jadą na 100% na niej. A przede wszystkim ta pogoda. No, cały czas pokropuje deszcz, loteria taka z oponami, nie wiadomo co założyć.